to jak to wygląda od samego startu? Mieliśmy na początku jednostkę wprowadzającą i następnie mieliśmy badania. Dostaliśmy w weekend już wyniki tych badań. Są one na tyle pozytywne, że możemy od razu z mocnymi obciążeniami wjeżdżać. Część zawodników jest indywidualizowana, więc nie będą brali udziału we wszystkich jednostkach. Te jednostki będą mieli zamienione. Będą pracować więcej też bez piłki, ale dotyczy to dosłownie trzech piłkarzy. Jeśli chodzi o powroty z urlopów, jesteśmy na takim etapie, że część zawodników miała dłuższą rozpiskę, część zawodników, tak jak Robert Iwanow, była na kadrze, więc wróci do drużyny 1 lipca. A wszystkie pozostałe rzeczy zgodnie z planem. Tak naprawdę, jeśli chodzi o sprawy treningowe, realizujemy w 100% to, co sobie zakładaliśmy. No i realizujecie to już w nieco poszerzonym składzie, jeżeli chodzi o sztab trenerski. Może dwa słowa o nowym asystencie, panie trenerze? Tak, miałem okazję pracować z trenerem Szczerbowskim w Wigrach. Tam trener stawiał pierwsze kroki, jeśli chodzi o poziom seniorski. Już kiedyś mówiłem o tym, że doświadczenie i merytoryka, że nie zawsze to musi iść ze sobą w parze. To tak jak z piłkarzami. Kuba Kamiński też miał 16 lat, jak grał w Ekstraklasie, a inni 33-letni grali na niższych szczeblach, bo Kuba był po prostu lepszy i uważam, że tu jest tak samo. Czyli to, że trener ma 25 lat, nie znaczy, że nie jest lepszy od jakiegoś 50-latka. Ja znam trenera bardzo dobrze i wiem, że pod kątem merytorycznym i pod kątem personalnym jako człowiek jest to wartość dodana. Biorę też pod uwagę, że trener Wojciech Tomaszewski wraca do obowiązków z akademią, które, jak sam mówi, musiał trochę zaniedbać, ale było to z pożytkiem dla całego klubu i dla pierwszej drużyny, więc teraz wszystko powinno funkcjonować, jeśli chodzi o sztab, jeśli chodzi o współpracę z akademią, jak najlepiej. Mam też w planach dołączyć dwóch trenerów z akademii jako trenerów wspomagających. Będą to trenerzy, którzy raz bądź dwa razy w tygodniu będą się pojawiać na treningach pierwszej drużyny. Wtedy, kiedy będziemy potrzebować też młodych zawodników i oni tych młodych zawodników będą prowadzić w takim trybie indywidualnym z analizami, bo chcemy tą współpracę z akademią zacieśnić. Wiele razy miałem okazję z trenerem Tomaszewskim na ten temat rozmawiać i uważam, że miał trafne wnioski, które trzeba wprowadzić w życie. A na czym koncentrujecie się na chwilę obecną najbardziej? Wiemy, że już niedługo mecze sparingowe, czy już nieco bardziej na tych aspektach piłkarskich, czy jeszcze ta fizyka tutaj dominuje na treningach? Mamy to podzielone. Jeśli chodzi o aspekty fizyczne, my dużą część realizujemy też w grach. Wszystkie rzeczy, które później indywidualnie w tych parametrach nie są zrealizowane w danym dniu treningowym. Po drugiej jednostce trener Olszewski wyrównuje indywidualnie, każdemu dobiera tyle obciążeń, ile nie zrealizował, więc można powiedzieć, że najważniejsza jest piłka, a oczywiście o tą motorykę dbamy, natomiast sama motoryka jest uzupełniana dopiero po jakościowym treningu piłkarskim. Dzisiaj na treningu można było dostrzec kilka nowych twarzy zawodników testowanych. Czy uchyli pan rąbka tajemnicy? Tak, mamy zawodników testowanych i mamy też wielu juniorów na treningu, z racji tego, że spora grupa piłkarzy od nas odeszła. Nie mamy jeszcze tych transferów przychodzących. Dział scoutingu i dyrektor nad tym pracują, więc posiłkujemy się tymi zawodnikami, którzy tutaj są. Jeśli chodzi o zawodników testowanych, pewnie wyjdzie jakiś stosowny komunikat w późniejszym czasie, kto był testowany przez cały ten tydzień. Jeśli chodzi o zawodników tych młodzieżowych, kilku zawodników z tej celiotki starszej wziąłem, natomiast bardziej się skoncentrowałem na tej młodszej. Oni osiągali dobre wyniki. Miałem okazję oglądać mecze. Uważam, że świetna praca trenera Kamila Szulca i widać, że ci piłkarze, ci młodzi zawodnicy mają wszelkie podstawy do tego, żeby marzyć o tym, żeby gdzieś tam w późniejszym czasie w tej drużynie debiutować. Aczkolwiek to słowo w późniejszym nie oznacza, że ktoś nie pojawi się już na jesień w którymś ze spotkań i nie zadebiutuje, bo trzeba pamiętać, że oni już mają 16-17 lat, a to jest taki wiek, w którym uważam, że w Ekstraklasie grać można, tylko trzeba mieć ogromne umiejętności. A w kontekście sztabu jakieś jeszcze zmiany? Ktoś dojdzie może do pierwszego sztabu oprócz tych trenerów z akademii? Jeszcze jakieś wzmocnienia? Nie, zostaniemy w tym sztabie tak jak jest teraz skonstruowany. Po prostu miejsce trenera Tomaszewskiego, takiego asystenta, który był w treningu prowadzącym również. Część fragmentów treningowych przejmie trener Szczerbowski, natomiast dwójka trenerów, która dojdzie z akademii, to są trenerzy, którzy mają bardziej zadbać o ten rozwój indywidualny. Ja muszę mocno koncentrować się na zawodnikach, którzy grają w dany weekend w spotkaniu i zazwyczaj jest tak, że ta 15-16 jest, można powiedzieć, że przeze mnie mocno bodźcowana i na nich się koncentruje. No a niestety pozostali zawodnicy zawsze byli gdzieś na uboczu. Polegało to na jakiejś rozmowie bardziej takiej motywującej albo wspierającej. A myślę, że ich też trzeba rozwijać. Niestety
no to mama tylko 24 godziny, a dla mnie jako trenera najważniejsze jest tu, teraz i wynik sportowy. Trenerzy akademii, dyrektor sportowy muszą myśleć o tym, co będzie w klubie za pół roku, za rok. Ja jako trener muszę myśleć o tym, co będzie w najbliższy weekend. I tak do tego podchodzę. Oczywiście, jeżeli są dobre wyniki, to mogę też bardziej trochę myśleć o tym rozwoju, bo można myśleć o tym, że ta praca będzie bardziej długofalowa, ale wiemy, jak jest w zawodzie trenera, tak naprawdę zawsze to jest taki kontrakt na 5 spotkań, bo jak dostaniesz 5 meczy w łeb, to zazwyczaj już potem jest nerwowo. A jeszcze o propos transferów, jakie pozycje najbardziej by trener chciał, żeby zostały wzmocnione? Na pewno środkowego obrońcę, bo odszedł Łukasz Trałka, odszedł Alex Pawlowicz, Jordan Cartney Perkins, więc i w treningu tam potrzebujemy też środkowego obrońcy, a też gdzieś tam cały czas unosi się taka informacja, że jest duże zainteresowanie Robertem Iwanowym. Wiem, że klub też bierze to pod uwagę, że Robert może zostać sprzedany, dlatego że no, pokazał się dobrze w zeszłym sezonie, więc siłą rzeczy, jeżeli odeszło od nas 3 stoperów, a 4 odejść może, to musimy szukać stoperów i to minimum 2 i to najlepiej, żeby przynajmniej jeden dołączył już przed pierwszym sparingiem, żebyśmy mieli ten komfort, że możemy wyjść na sparing i grać z systemem, którym graliśmy w ostatnim sezonie. Natomiast no, szukamy jeszcze zawodnika, który nam wzmocni rywalizację z przodu. Najlepiej takiego zawodnika, który zastąpiłby Miguela, czyli mógłby grać i na pozycji 8 i na pozycji 10 skrzydłowego oraz też zawodnika, który wzmocni rywalizację w przodzie, czyli kogoś, kto będzie rywalizował z Adamem Zerajakiem bądź będzie mógł z nim grać razem, tak jak Frank Castaneda. Ale też biorąc pod uwagę, że Adam Zrelak, gdyby odniósł kontuzję, to jest osoba, która musi w pojedynkę dać radę na pozycji 9, a tego nam brakowało w poprzednim sezonie. Gdy nie grał Adam Zrelak, to mieliśmy duże problemy na tej pozycji. To jeszcze tylko na koniec kogoś takiego Łukasz Trałka z takim doświadczeniem właśnie szukacie? Była mowa o zawodniku z Arki Gdynia, zaglądam Słowaku. Tak, szukaliśmy i szukamy jednego z tych zawodników. Chcemy, żeby to był zawodnik doświadczony, natomiast równie dobrze to może być 28-latek, który już ma tych spotkań na poziomie ekstraklasy, nie wiem, ze 150-200. Szukamy kogoś, kto już liznął tego najwyższego szczebla. O tym Słowaku, o którym pan mówi, to Martin Dobrodka, stoper, który miał niepodważalne miejsce w składzie i w Stali Mielec, jak pracowałem i w ostatnim sezonie w Arce. I generalnie na tle całej pierwszej ligi notował bardzo dobre liczby. Nie wyszedł mu co prawda ten baraż w meczu z Chrobrym, ale generalnie jest to zawodnik, który w ekstraklasie myślę, że dałby radę mimo swojego wieku. Pracując z nim w dwóch klubach jestem w stanie taką tezę podjąć, natomiast nie przekonamy się o tym na pewno w najbliższym czasie, bo podpisał kontrakt z Arką. My znamy swoje miejsce w szeregu, wiemy, że jesteśmy takim klubem, który musi dawać szansę komuś albo się odbudować, albo komuś zadebiutować i szukamy kogoś, kto być może nie jest dzisiaj najważniejszy w swoim klubie, a już trochę w ekstraklasie widział i takiemu zawodnikowi chcielibyśmy dać taką rolę osoby, która przejmie trochę pałeczkę po Łukaszu. Wiem, że to jest nie do zrobienia jeden na jeden, bo Łukasz Trałka jest tylko jeden i jest po prostu nie do zastąpienia, ale myślę, że kilka osób jest w stanie zastąpić te rzeczy, które Łukasz robił dla drużyny. Szukamy też piłkarzy, którzy będą po prostu jakościowo dobrzy, bo biorąc pod uwagę Castaneda, Miguela Luisa, Łukasza Trałkę, którzy od nas odeszli, to są piłkarze, którzy dawali tej drużynie dużą jakość i byli w takiej topowej szóstce naszej drużyny, czyli zawodnikami wiodącymi i takich też musimy znaleźć. Nie ma miejsca na pomyłki transferowe. Ja tylko jeszcze zapowiedziowo podpytam pod Jagiellonię Białystok, pod ten sparring. Czy już ma pan plan na to spotkanie? Planujecie grać, nie wiem, jedną połowę na przykład podstawowym składem, drugą rezerwami, czy jak to wygląda? Na dzień dzisiejszy zastanawiamy się, czy będzie to system z dwójką stoperów, z racji tego, że tych stoperów mamy mało, więc trenujemy dwa układy. Trenujemy układ i grając czwórką obronie i grając piątką zawodników w obronie, czyli dwoma stoperami, trzema stoperami. Jeżeli do Jagiellonii dojdzie stoper, to pewnie zagramy połówkę tak i połówkę tak. Jeżeli nie dojdzie stoper, to pewnie będziemy zmuszeni zagrać na czwórkę z tyłu. Można by było mieć o to jakieś żale, a z drugiej strony uważam, że dobrze jest mieć jakiś alternatywny system i go przetrenować w trakcie okresu przygotowawczego, ale nie ukrywam, że jadąc z Ogrodziska wolałbym już wrócić do tego, co mieliśmy sprawdzone w zeszłym sezonie i do tego szukać bardziej automatyzmów. Panie trenerze, witamy w Poznaniu. Jak przebiegły te pierwsze dni, może w ten sposób? Na pewno był to czas na aklimatyzację i poznanie tutaj nowego miejsca, ale ten czas był bardzo udany.
po pierwszym tym tygodniu wprowadzającym był to czas na odpoczynek, na poznanie nowych miejsc, także wszystko w porządku. Miejsca miejscami, ale jeszcze trzeba było poznać zawodników na pewno. Jak pierwsze wrażenie, jeżeli chodzi o samą kadrę zespołu? Jeśli chodzi o piłkarze Warty, no to wydaje mi się, że jeśli chodzi o typowo takie umiejętności piłkarskie, no to miałem czas, żeby ich poznać jeszcze w Suwałkach, bo tak na dobrą sprawę oglądałem wszystkie mecze Warty, odkąd trener Dawid jest w Poznaniu, także gdzieś tam miałem tą bazę i mogłem zbierać sobie te informacje dotyczące zawodników, jeśli chodzi o ich umiejętności typowo piłkarskie, a teraz mam czas też, żeby poznać ich bliżej, jacy są w szatni, jak funkcjonują jako ludzie w życiu codziennym. Wiemy, że w klubach asystenci mają różne zadania, no to na czym będzie się pan koncentrował najmocniej? Czy macie już to podzielone z trenerem Dawidem Szulczkiem? Tak, mamy to już podzielone i głównie będę w takim dniu typowo treningowym odpowiedzialny za to, żeby ten trening przygotować, żeby dograć wszystkie elementy treningu, fragmenty gry i tak dalej. Z kolei takim głównym też czynnikiem, na który będę poświęcał bardzo dużo czasu, jest analiza gry zarówno przeciwnika, jak też analiza gry naszego zespołu oraz jednostki, czyli jest analiza indywidualna. Jednak samo przyjście tutaj do Warty, znajoma twarz, Dawid Szulczek, sam fakt, że współpracowaliście razem w przeszłości, to na pewno też jest duży kapitał na to, aby ta współpraca układała się dobrze w kolejnym sezonie, prawda? No tak. Tak naprawdę trener Dawid dał mi szansę w pracy w pierwszym zespole Wigier i rok temu w styczniu dołączyłem do sztabu drugoligowych Wigier Suwałki, gdzie pełniłem funkcję asystenta. Przez te 10 miesięcy, kiedy trener Dawid był jeszcze w Suwałkach, bardzo dobrze nam się pracowało, bo gdzieś tam mieliśmy bardzo zbliżony pogląd, poza tym on mnie do tego wszystkiego bardzo dobrze wprowadził. No i teraz ten proces też jest o wiele łatwiejszy, bo jak przyjechałem tutaj, no to też już wiem, co trener ma na myśli, co trener chce przedstawić i jaki jest cel trenera, jeśli chodzi o organizację czy pracy, czy po prostu gry zespołu. Praca w Ekstraklasie, spełnienie marzeń? No tak, zdecydowanie. Przyznam szczerze, że jeszcze jakiś czas temu to nie było moje marzenie, bo wydawało mi się, że jest to bardzo taka daleka droga do tego wszystkiego, ale bardzo się z tego powodu cieszę i jestem pełen zapału, żeby tutaj pracować jak najdłużej. Panie Jakubie, umiejętności piłkarskie to już wiemy, że są na miejscu, ale ostatnio nawet też umiejętności aktorskie widzieliśmy przy ogłoszeniu kontraktu, one też były na wysokim poziomie. A dziękuję bardzo. Był taki pomysł tutaj ze strony marketingu, żeby tak to zrobić i parę prób musiałem wykonać, ale udało mi się to zrobić, także szczerze mówiąc, nawet członkowie rodziny ode mnie nie wiedzieli, że ja przedłużam ten kontrakt, więc też już myśleli, że odchodzę. I nawet ich się udało oszukać, więc myślę, że wyszło fajnie. To dla pana też duże wyróżnienie i pewnie też duża wieść, że może pan zostać w Warcie na kolejny sezon. Jak to wyglądało? Były też oferty z innych klubów? Tak, natomiast to już jest przeszłość. Bardzo się cieszę, że to zostaje na kolejny rok. Tak mówię, dziękuję wszystkim zawodnikom, trenerom i całemu klubowi, że mogę tutaj kolejny rok być. I będę się starał robić wszystko, żeby udowodnić, że warto było na mnie postawić. No też jest pan w klubie już od bardzo, bardzo dawna. Patrząc na realia Warty Poznań, kilka dobrych lat, awanse zrobione z tym zespołem. No to też łezka pewnie się wokół kręci w momencie, gdy człowiek przypomina sobie o tych wszystkich pięknych chwilach, prawda? Oczywiście, że tak. I też to już wspomniałem, że ja z tym klubem jestem związany nie tylko kontraktem, ale też emocjonalnie. Wiele tutaj zdrowia, emocji zostawiłem i dlatego myślę, że daję coś więcej temu klubowi niż tylko zwykły, przeciętny zawodnik. Tyle. Jakie cele stawia sobie pan indywidualnie, a także zespołowo na kolejny sezon? Chcielibyśmy być, przynajmniej mój taki cel jest, jako drużynowo w pierwszej dziesiątce. Indywidualnie chciałbym zagrać po prostu jak najwięcej meczów i dobrych tych meczów. Super. Jeszcze jak forma teraz na półprogu przygotowań, jak się czujesz, powiedz? Na razie to nie jest jakaś wysoka forma, spokojnie, dopiero był pierwszy trening taki wprowadzający, testy, dzisiaj dopiero ten trening właściwy. Na razie jesteśmy na etapie siły, budowania wytrzymałości, także ze spokojem.